Cześć, tu Grasiu. Witam po tym razie zdecydowanie krótszej przerwie, bo nie dwumiesięcznej, a jednodniowej. Ten wpis, który opublikowałem wczoraj, to był oczywiście żart. Przykro mi, jeżeli ktoś się poczuł nim urażony. Nie taki był mój zamiar, nie chciałem ani niczego pokazać, ani niczego nikomu udowadniać, tylko po prostu zrobić rickrolla. Tym bardziej dziękuję osobom, które to doceniły i które wyraziły pewne pozytywne słowa o końcówce. No, żeby już nie przeciągać tego tematu, to może przejdę teraz do właściwej części, czyli tego prawdziwego opowiedzenia o tym, jak to było w tych klasztorach. I tak może chronologicznie najpierw opowiem o tym pierwszym, na którym byłem w styczniu. Miałem tam być 26 dni, a wyszedłem po 10. Stało się tak dlatego, że pobyt tam był jednym z najintensywniejszych przeżyć w moim życiu. Zarówno jednym z najlepszych, a momentami jednym z najgorszych. Pewnie jakbym nagrywał tego wideobloga w jednym z tych najlepszych dni, to usłyszelibyście same pochwały o medytacji, że nie ma nic wspanialszego na świecie i trzeba się jedynie nią zajmować. Jeden z tych gorszych to pewnie wpis bloga składałby się głównie z przekleństw i innych wyrażeń, które trzeba by cenzurować. Nie zmienia to faktu, że potem, jak już te, że tak powiem, intensywne uczucia opadły, to uważam, że to było coś bardzo ważnego w moim życiu. Zresztą potem miesiąc później powtórzyłem i myślę, że co jakiś czas będę powtarzał. I było to momentami tak ciężkie, nie dlatego, że nie ze względu na panujące tam warunki pobytu, bo ja co prawda i lubię bardzo dobrze zjeść i zdarzyło się moim znajomym żartować, że w wakacje to można do mnie zegarki stroić, bo wstaję punkt 15. To, że tak powiem, tam te warunki lokalowe, czy to jedzenie tylko dwóch posiłków dziennie, jednego o 7, drugiego o 11, czy wstawanie o 4 rano, to nie jest problem. Praktycznie wszyscy się do tego przyzwyczajają. Ludzie, z którymi rozmawiałem po tych retreatach, którzy też jej nie odbyli, czy to tym pierwszym, czy tym drugim, dokładnie stwierdzają, że to nie jest duży problem. Problemem za to bywa przebywanie wyłącznie z samym sobą. I to może nawet nie tyle z samym sobą, co w środku swojej głowy. Bo w momencie, w którym nie ma się żadnych, że tak powiem, zajęć czy obowiązków, się nic nie czyta, nic nie pisze, nie angażuje w żadne socjalizacyjne zajęcia, to człowiek, no jedyne co mu zostaje, to własne myśli. I to bywa momentami ciężkie. Ale właśnie z czegoś takiego, z tych bardzo silnych i bardzo skrajnych emocji w obydwie strony przyszło moje takie największe nie chcę mówić objawienie, ale takie największe informacja zwrotna z tej całej medytacji. Wyglądało to tak, że któregoś kolejnego, trzeciego czy czwartego dnia mojego pobytu tam, w okolicy trzeciego, czwartego dnia, nastąpiły po sobie dwa dni, które były praktycznie identyczne. Rozkład dnia jest taki sam, jedzenie jest w miarę smaczne, choć zazwyczaj zimne po całym tym błogosławieniu go przed jedzeniem, ale praktycznie takie samo. Pogoda jest mniej więcej taka sama. W 99% warunki zewnętrzne są absolutnie idealne. Jeden z tych dni to był właśnie taki, jak wspominałem wcześniej, idealny, gdzie jak skończyłem moją bardzo dobrą sesję medytacyjną, taką parogodzinną, to wszystko mi się wydawało wspaniałe i kolory bardziej jaskrawe, i jedzenie, czy tam jakiś napój, który właśnie piłem,
lepiej smakowało, intensywniej i mocniej. A kolejnego dnia, przy tych samych warunkach, nic zewnętrznego się nie zmieniło, a czułem się fatalnie, pełny jakiejś złości. Nawet nie na kogoś innego, nie na siebie, tylko po prostu jakiejś złości, bezsilności, samotności. I w tym momencie zdałem sobie sprawę z tego, że to, czego cały ten buddyzm uczy, czyli tego, że wszystko jest w głowie tak naprawdę, że czynniki zewnętrzne są jakie są, ale to, czy nam sprawiają przyjemność psychiczną, czy jakiś ból psychiczny, to jest tylko nasz wybór i rzecz w naszej głowie, to do mnie dotarło, ale na takim praktycznym poziomie, że naprawdę to przeżyłem i zacząłem rzeczywiście patrzeć na to, że zupełnie nie zależy od tego, czy mam ciepłą wodę, czy nie, czy robię coś ciekawego, czy z kimś tam rozmawiam, czy z nikim nie rozmawiam, że to naprawdę niezależnie od tego, jak mając identyczne warunki zewnętrzne, mogę czuć się wspaniale i fatalnie. I wtedy to takie truizmy, że są, istnieją i szczęśliwi, bogaci ludzie, i smutni, bogaci ludzie, i szczęśliwi, biedni ludzie, i nieszczęśliwi, biedni ludzie, i szczęśliwi ludzie, którzy mają przyjaciół, i nieszczęśliwi ludzie, którzy mają przyjaciół, ludzie, którzy czują się samotni wśród innych, ludzie, którzy nie czują się samotni, będąc samemu. To wszystko, takie te puste słowa, zaczęły mieć dla mnie sens, bo ja nie tyle właśnie to o tym rozprawiałem czy myślałem, co to poczułem. I możliwość poczucia tego, poza właśnie takim odosobnieniem, wyciszeniem i warunkami, które daje ten klasztor, daje właśnie sama praktyka medytacyjna. Bo daje ona, pozwala ona osiągnąć taki poziom jakiegoś skupienia i wyciszenia, że te wszystkie uczucia się w sobie obserwuje. Tą całą jakąś taką ekstremalną złość czy egzaltację, które tam przeżywałem, to przez to, że poświęcałem po kilka do nawet parunastu godzin dziennie na medytację, to byłem w stanie obserwować, a nie się porwać zupełnie jej nie pamiętając. No i było to, ale to wszystko było tak intensywne, że po 10 dniach poczułem, że potrzebuję przerwy. No i tak minął mój pierwszy retreat. Może jeszcze tak wspomnę, że jak ktoś się obawia, że z takim właśnie wyciszaniem się, skupieniem i innymi takimi rzeczami, to człowiek może się stać nudny albo po prostu nijaki. To nie, to zupełnie nie o to chodzi. Ja dalej nie zgoliłem głowy, jem i lubię mięso, z ochotą uprawiam seks, a nawet zdarza mi się zrobić czytelnikom mojego bloga niewybredny dowcip. Ale daje to dużo więcej, a daje ta medytacja za to dużo więcej takiej właśnie świadomości wszystkiego swoich uczuć, tego jak dużo rzeczy dzieje się w naszej głowie. I po tym pierwszym retreacie wybrałem się na 2 tygodnie na Bali. Wcześniej jeszcze podróżowałem chwilę po Tajlandii, zupełnie poza wszelkimi radarami. To jest pewnie temat na osobnego bloga. Jak przyjemne to było, że wszyscy, włącznie z moimi bliskimi, myśleli, że jestem w klasztorze i przez to bez żadnych raportów na Facebooku czy niczego innego mogłem poczuć się wolny, tak jak pewnie wolny się nie czułem od szczeniaka. O, dobry moment do przyczepienia się, jakby ktoś chciał mi wypomnieć głupi tekst. No, to osobna sprawa, ale właśnie, tam miałem taką wolną wolę, że nie robię tego, nie będę tego raportował w niejaki sposób, to zostawmy. Przechodząc do drugiego retreatu, on wyglądał trochę inaczej, jeżeli chodzi o techniczne warunki. To znaczy, warunki mieszkaniowe były jeszcze gorsze, bo już w ogóle łóżek nie było, niektórzy spali po prostu na podłodze, nie było materaców, spało się na cienkich, paromilimetrowych, słomianych matach. A w prysznicy to nie było nie tylko z ciepłą wodą, ale i takich z zimną. Myć się trzeba było polewając wodą nabieraną miską z dużego kubła. I do tego ten kubeł stał w po prostu toalecie, kiblu, a nie było na to osobnego pomieszczenia. Co było dla mnie problemem przez pierwszych kilka dni,
A potem się z powrotem zorientowałem, że jak tylko przestawiam w swojej głowie, że to nie jest problem, to tak samo jak wszystko inne, to odchodzi. I na tym drugim, może jeszcze wracając do pierwszego retreatu, nie mam planu na tego wideobloga, tak po prostu rzucam z siebie myśli, improwizując. W tym w momencie, w którym się człowiek tak orientuje, że to dużo rzeczy dzieje się w jego głowie, to już w trakcie pierwszego retreatu już miałem to, że nie wiem, czy tak nazwać, odpuściłem czy wybaczyłem najpierw innym, a potem sobie. Innym na zasadzie takiej, że no człowiek automatycznie, mimo iż nie ma w ogóle patrzeć na innych, ani utrzymywać kontaktu wzrokowego, to czasem coś zobaczy. Ile jedzenia nabiera ten w kolejce przede mną. Że ktoś nie wyłączył światła, wychodząc z łazienki. Że ktoś przez okno jego domku się zobaczy, że ktoś czyta książkę, których tam w ogóle nie powinniśmy mieć. I nawet nie zdajemy sobie sprawy czasem, jak przemknie nam gdzieś z tyłu głowy jakaś myśl, o, on nie powinien tego robić. A w pewnym momencie tego pierwszego retreatu się zorientowałem, ja tu jestem dla siebie. Tej osoby nawet nie znam jej imienia, nie zamieniliśmy ani jednego słowa. Dlaczego ja w ogóle myślę, czy ten ktoś powinien czy tą książkę czytać, czy nie? Tak, generalnie to są takie zasady, ale jakiekolwiek tracenie mojej energii na myślenie jakieś negatywnie, co ktoś inny powinien lub nie, zupełnie nie ma sensu. I to odpuściłem już chyba po 2-3 dniach, a kolejne 2-3 dni zajęło mi też odpuszczenie sobie. Bo nie oceniać innych to jedno, ale mi jeszcze trudniej było nie oceniać siebie. Czy w medytacji, tej, gdzie się chodzi, chodzę od kogoś szybciej czy wolniej? Czy to dobrze, czy źle? Czy jak jem posiłek, to nie jem przypadkiem za szybko? I to automatyczne porównywanie, które też czasem pojawia się gdzieś w ogóle z tyłu naszej głowy, go nie zauważamy, o ile nie mamy takiego mocnego poziomu skupienia i obserwowania swoich myśli, swojego stanu emocjonalnego, nie zauważamy. Po paru dniach też odpuściłem i dało mi to właśnie bardzo pozytywny taki luz, poza tą właśnie koncentracją i możliwością obserwowania siebie. A na drugim retreacie poszedłem jeszcze z tym dalej, z tymi wszystkimi rzeczami, które opowiadałem, z tym odpuszczeniem wszystkiego i zorientowaniem się, że to właściwie się dzieje w głowie. Miałem w pewnym momencie taki moment, że siedziałem sobie, popatrzyłem się na, zresztą niespecjalnie atrakcyjny widoczek, jakiś po prostu lasek, przed nim stała też murowana ławeczka, więc to nawet nie był piękny obraz natury, tylko po prostu jakiś widok. W pewnym momencie zacząłem się czuć niesamowicie szczęśliwy. Nie było tam właśnie nie było żadnych socjalnych interakcji, nie było niczego specjalnie ciekawego. Ale w pewnym momencie doszedłem do takiego poziomu odpuszczenia tych wszystkich jakichś niesnast, stresów i innych cudów, że czułem się niezmiernie szczęśliwy. To nawet mi ciężko opisać. Ale to polega na tym, że zdarzyło mi się mieć różne przyjemności w życiu. I przyjemności też prowadzą do szczęścia. Jakieś posiedzenie na właśnie tropikalnej wyspie, na pięknej plaży z piękną pogodą, wypicie koktajlu ze świeżych owoców i zjedzenie smacznego obiadu, a potem odczekanie, żeby brzuch nie bolał, przejście się na kurs nurkowania, to jest wielka przyjemność. Ona też daje szczęście. Ale niesamowite takie wewnętrzne szczęście, właśnie nawet nie spokój ten taki kojarzony medycyny, ale po prostu szczęście, jakąś wewnętrzną radochę, można poczuć bez niczego. To jest wszystko dalej w głowie. Dalej są osoby, które siedzą na tej plaży, a są zbalazowanymi, zdesperowanymi milionerami, których nic nie cieszy, a są pustelnicy, którzy są szczęśliwi. I właśnie jakby tak zaoferować ludziom dwie rzeczy, czy wolą przyjemności, czy szczęście. Jakbym komuś powiedział, że jedzie na 2 tygodnie w Tajlandii, co może robić? I opisał mu, jakie różne, to niech będzie przyjemność. Jakie różne atrakcje przez te 2 tygodnie najlepsze mu wybiorę, mogę zwiedzić, będzie miał bardzo dużo przyjemności. Albo z drugiej strony przez te 14 dni może spędzić głównie w klasztorze, gdzie będzie żył w takich średnich warunkach, nic tam się specjalnie ciekawego nie wydarzy, nie będzie co opublikować na fejsa, tym bardziej, że nie można mieć tam komórek ani aparatów, ale będzie miał więcej szczęścia, to większość osób niestety będzie wolała przyjemność. Mimo, że to jest tylko środek do szczęścia, niż po prostu szczęście.
Dobra, patrzę na, tutaj na licznik czasu, że już 15 minut minęło. Pewnie i tak mi to YouTube przytnie. To skończę już ten pierwszy odcinek. Pewnie o wielu rzeczach, o których chciałem, to nie powiedziałem. A jak coś to zadawaliście pytania, na pewno mi one pomogą w kolejnym, który będę robił, jakoś jeszcze dopowiadając całą resztę rzeczy o tych medytacyjnych retreatach. Bo jeszcze mówię, paru rzeczy pewnie nie powiedziałem. A trzymajcie się i do usłyszenia niedługo.